Pulpicik też jest pomalowany, także jest naprawdę fajnie. Z zewnątrz, ja tego nie ukrywam, ja to naprawdę, wiecie, mógłbym zrobić filmik pokazując wam efekt końcowy i by było i w ogóle, no ale jak pokazuję, że malowane było sprayem, to w zasadzie co to zmienia? I tak prawda zawsze wyjdzie na jaw, po co ludzi oszukiwać. Siemaneczko moi drodzy, możecie zobaczyć dzisiaj 60-teczka, wygląda jak wygląda, powiem wam, że 100% się mogę z wami założyć, że jakbym wam nie pokazał w filmiku z malowania, że to było robione sprayem, nikt by nawet nie zgadł, że to tak było robione. Zobaczcie, no, przygotowanie maski nie było jakieś perfekcyjne, tam trochę przelecieliśmy to papierem ściernym. Tu gdzieś widać jeszcze takie ślady po odpryskach, nikt tego do zera nie rżnął. Ale powiem wam, że kolorek jest bomba. To jest RAL 3002, czy jak ktoś woli 3002. Mega mi się podoba. Może tutaj gdzieniegdzie, tak jak widać, no, przygotowanie tej maski było kiepskie, bo ona jest strasznie pogięta. Dlatego też nie robimy, widzicie, tu wgniota, tu wypukłości, tu gdzieś te, tu krzywizny. Oscylacyjną tego się nie dało zrobić, dlatego też nikt się nad tą maską tutaj zbytnio nie spuszczał, tak jak to mówiłem, bo po prostu jest to bez sensu, tak? Maska, która jest cała pogięta, którą jest ciężko jakkolwiek matować, musiała to wszystko ręcznie jechać. Okazało się, że no i tak efekt robi dla mnie wrażenie, no tam środek to wiadomo, zamkniemy to pokrywą, nie będzie widać, ale kolorek mega, powiem wam, wiem jaki to będzie real. Błotniczki nie będą malowane, bo też mówiłem, on widzicie tu trzyma na blachach, jest cały pogięty w środku, także on musi być na pewno zrobiony zanim go weźmiemy. Natomiast dzisiaj chcę się zająć tym, zobaczcie, no tu jest pełno śmieci, zdjąłem pulpit, tu jest wszystko rozebrane, elektryka no widzicie była podłączona, tam też pisaliście różne rzeczy, że te bezpieczniki się nie nadają i największy błąd jaki jest zrobiony, to od razu mówię na wstępie, tak, tu jest za duży bezpiecznik, tu jest 80 moi drodzy. Powiem wam, że no, prawdę powiedziawszy, to wartości dopiero przeczytałem na tym filmiku. Jakoś tam, wiecie, mega z tego afery tam nie muszę robić. Zamienię go na 25, bo no tak, no to jest czwórka przewód, on powinien mieć 20-25 amper maksymalnie. 80 rzeczywiście się tu nie stopi. Tutaj słusznie, żeście to stwierdzili. Natomiast mnie to bardziej dziwi, że zobaczcie na przekrój tutaj tej obudowy od bezpiecznika. Tu generalnie, jak z tego co patrzyłem, 80 przewód, żeby was nie skłamać. Odpalamy telefonik, wchodzimy w galerię, czekajcie, niech to znajdę tylko to zdjęcie. Znalazłem sobie gdzieś taką tabelę, ją mam w telefonie. Muszę tylko znaleźć to zdjęcie, moi drodzy. O, mam taką tabelę mniej więcej, jak to wygląda, to powiem wam, 80 amper wedle tej tabeli, to jest, moi drodzy, przewód 25 mm. 25 mm to jest chyba to, jak dla akumulatora. A taki przewód na pewno tutaj nie wejdzie, to jest za duże, dlatego dziwię się, że w ogóle w sklepie Scar Audio sprzedają taki potężny bezpiecznik na obudowę, która maksymalnie, nie wiem, tu przewód wejdzie, to jest chyba szóstka, tak w ogóle powiem wam, tak mi się wydaje, że to chyba jest szóstka, nie czwórka, ciężko mi powiedzieć w zasadzie, może czwórka, może szóstka, natomiast no na pewno tu dziesiątka przewód nie wejdzie, powiem wam, tu dziesiątkę wcisnąć do środka byłby problemem. Także no dziwię się, że taki potężny bezpiecznik tutaj jest stawiony. No ale to jest rzecz, którą można wymienić. Bezpiecznik rurkowy zmienię na pewno tutaj, jak będę w sklepie, także tam się o to nie martwcie. No to wiadomo, no tam też nie mówiłem dokładnie o tym bezpieczniku, tak się nie skupiłem na tym, no bo wiadomo, każdy robi instalację pod swoje zapotrzebowanie. Ja ze względu na to, że mam małe zapotrzebowanie na prąd, to też tu nie potrzebuję jakiegoś przewodu mega grubego, bo tam też pisaliście w komentarzach, że niektórzy, tam jedna osoba chyba napisała, że on dla bezpieczeństwa przewód chyba 10 mm założył. No powiem wam, no 10 mm to nawet nie idzie tutaj na całą instalację tą ciągnika, bo tu też idzie chyba czwórka albo szóstka, właśnie sam nie wiem, czy to jest czwórka, czy to szóstka. Także no wiecie, tutaj jeszcze takiego potężnego molocha nie trzeba na parę LEDów, ale no powiem wam, że no im grubiej tym lepiej, tak? Spadki napięć na pewno jakieś tu nie będą potężne. Co do instalacji, no to widzicie, została zdjęta, bo pulpit jest zdjęty. To możecie zobaczyć, gdzieś tutaj już leży. Muzyczka oczywiście jest, bo jakby bez muzyczki pracować. Wczoraj to ładnie wyczyściłem, możecie zobaczyć. Tu jest pulpit, on tu jest pęknięty, ale to dobrze, bo się dało go wyjąć. W środku i z zewnątrz go wziąłem. Powiem wam, że byłem zdziwiony, bo zobaczcie tu w środku jaki jest ładny kolor. Jeszcze pójdziemy na słońce, to może lepiej będzie to widać. O, zobaczcie. To jest oryginalny kolor 60-tki naszej, ona była pomarańczowa. Ciekawi mnie w sumie, jak ten kolor się różni od lakieru, który kupiłem. A lakier, który kupiłem, został zastosowany na garaż, moi drodzy. No tu już widzę światełko włączone, tata sobie działał. Standardowo mówiłem, że posprzątam, nie posprzątałem. No powiem wam, ten lakier, co ja kupiłem, widzę, jest jaśniejszy. To w ogóle ten lakier, co jest na stole, to jest czerwony Ursus, a to nawet czerwone nie jest.
Tu widać, że jest ładny pomarańcz, tutaj ten jest jaśniejszy. Także takie porównanie do oryginału jest zupełnie inne. Powiem wam, że z tego można by było ściągnąć naprawdę lakier i sprawdzić, jak to wygląda, bo to jest miejsce pod pulpitem. Tu nigdy nie było, wiecie, dostępu słońca i w ogóle, to jest zakryte. Z drugiej strony też widzicie, to nawet nie wygląda najgorzej. Ale w środku ten kolor jest zachowany. Natomiast tu macie maskę i macie drugą część maski, bo nasza maska jest przecięta ze względu na to, że no jest kabina. Trzeba by było po prostu do rozpoławiania, to byłoby gorzej to zrobić, a tato kiedyś przeciął. W zasadzie to nawet nie wiem, w czym to przeszkadza, no ale okej. Czy ona jest tak oryginalnie? A może ona tak jest? Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, jak wygląda to, bo tu widzę, jest ładnie zagięte, a tu jest z boku przecięte. A może tak 60-tki mają? Nie wiem, wiem, że w 30 mamy też przeciętą maskę, to inna sprawa. No i tu widzicie, tu jest ten kolor mniej więcej taki jak był, bo to jest część, tutaj idzie słupek od kabiny. Tu jest prawa strona tak to, co było, lewa strona jest to, co już wyblakło z zewnątrz, także to też, moi drodzy, trzeba zmatować. Zaraz biorę papier ścierny i to jadę. To może się uda już oscylacyjno, bo tu widzę, jest całkiem prosto. Wyczyścimy to, wyczyścimy tamto i będziemy, moi drodzy, malować. Jeszcze tam dwa spreje chyba zostały, czy coś takiego, także nie jest źle. No zobaczymy, no będzie tak to wyglądało. Błotniki, moi drodzy, no namawiam tatę, żeby zrobić nowe, bo no one są bardzo kiepskie. Pójdziemy tam zaraz, a tu jeszcze możecie zobaczyć, co tata robi. Zobaczcie, fajne spawy. Podoba mi się, jak tatusiek spawa. Macie tu naszego migomata Kempomik. Tu widzicie zakres do 350 amper. To chyba 200 amper tu było spawane. I tu widzicie ładnie takie obspawane. To jest tył tutaj do tego wozidła. To musi tu być przyczepione, tu przykręcone na tych śrubach. Także widzicie, porządna rzecz. Tu chyba dziesiątka stal. Konkretne. Natomiast no co do tutaj do reszty, no to tak jak mówię, no te błotniki, prawy jeszcze wam powiem, jest naprawdę spoko, się trzyma. No ale lewy jest gnitnowy, tam jest rozwalony. Od środka jest, moi drodzy, tu pognite, zobaczcie, tu wszystko jest takie poobdzierane, pognite, tu są dziury totalne. To widzicie, od tamtą praktycznie tu, o, tu jeszcze piękniejsza dziura. Prawy, mówię, prawy się trzyma, lewy nie. Ale kiedyś ciągnik spadł po prostu, kiedyś jak się mu urwało koło. Co możecie zobaczyć, są nowe szpilki. Tu mamy, czy to teraz będzie widać, bo ja to pokazałem ostatnio na filmiku, ale nie było widać totalnie. Tu widzicie, gwiazda jest wyklepana, bo tu, moi drodzy, przychodziły szpilki. Teraz zobaczycie. O, zobaczcie. To są nasze szpilki, moi drodzy, do bliźniaków. I one, widzicie, z tej strony są nakrętką, a z tej strony mają gwint na drugie koło. O. I tu jak jest gwint, to przykręcacie te szpilki do koła. One trzymają pierwsze koło, a tu macie gwint na drugie. I te szpilki się, moi drodzy, popuściły. I tu, widzicie, wyklepało to wszystko. Słabe były te szpilki oryginalne, one te gwinty miały już troszeczkę wyrobione. Nie trzymała ta szpilka tej, a tu widzicie też jest podtoczenie ładnie na stożku zrobione, żeby to się trzymało. Gdzieś to się popuściło, koło sobie latało, no i niestety, ale obcięło te szpilki. Tu widzicie, jeszcze te dwie są też do dołożenia. To było chyba z rok temu, tak w sumie tamtej pory cały czas ciągnik jeździ. Trzeba to wybić, trzeba tu wstawić nowe szpilki, nowe nakrętki i tą gwiazdę się zmieni, moi drodzy. Koło od bliźniaków mamy tam, więc można od tamtego koła normalnie gwiazdę odkręcić i tu założyć. Z tej strony, widzicie, też był bliźniak i z tej strony nie ma takiego problemu. Gwiazda nie jest wybita, tu się nie popuściło i tu jest naprawdę dobrze, także jakbyśmy chcieli założyć bliźniaki, odkręcacie te nakrętki, przykręcacie te szpilki i można zakładać bliźniaki. Na razie nie ma po prostu sensu zakładania bliźniaków, więc jest to zdemontowane. Ostatnio też ta opona szczeliła sąsiadowi, tu widzicie, jest dziura ogólnie. Zostało to złatane od środka. Pożyczyliśmy sąsiadowi ciągnik, bo jego się zepsuł Ferguson. Chciał kosić na dwa ciągniki. No i to jest takie szczęście, jak to on zawsze mówi, dobry uczynek musi zostać ukarany. Pożyczył ciągnik, złapał flaka, przebiła mu się opona. No ale wiadomo, uczciwie pojechał, powiedział, co się stało, zabił koło, zapłacił za naprawę, złożył, no ale na polu musiał pozrzucać tych ciężarów, podkręcać wszystko, poskładać, także też się musiał namęczyć. Także w sumie pożyczył, żeby było szybciej, a się okazało, że musiał jeszcze naprawiać niestety. No taki, moi drodzy, bywa niestety, to los jest przekorny. Oponki za to są, wiecie, fajne, także jakby rozerwało oponę z boku, to by było trochę smutno. A propos opon, ktoś się pytał w ogóle, jakie to są z przodu. Tu możecie zobaczyć jakieś Euro Grip. Jakieś TVS, o, tu widzę jakieś przecięcie chyba z boku, o. Gdzieś coś się chyba zahaczyło. Kupowaliśmy je całe, to są bodajże pomalowane od Pronara czy coś takiego.
Farba na pewno jest pronarowska, bo tam się pytałem co i jak z tymi. Na internecie można spokojnie kupić, tak, cały zestaw takich kół. A jak z tej strony wygląda sytuacja? No nie źle, 10-płócienne. Także widzicie, całkiem są spoko. Powiem wam, się dobrze na nich jeździ. Nie źle, nie ma tragedii. W sumie o kołach też mogę wam kiedyś zrobić oddzielny filmik. Zobaczcie, położyłem na razie tą pokrywę, bo potrzebowałem tutaj, moi drodzy, stolika, żeby mieć na czym matować. I powiem wam, że no, nawet to wygląda. Aczkolwiek, no zobaczcie, tutaj z boku przez te zawiasy, to te spasowanie i w ogóle wszystko nie będzie idealne. Mówiłem, to ta maska miała iść po prostu na złom. Natomiast no, powiem wam, że nawet pomalowana nie jest zła. Trzeba będzie ją tylko umyć, bo no, deszcz się tu już trochę ubrudził. Tu mamy świeżutki, ładny lakierek. Mam wrażenie, że te boki wyszły lepiej jak góra w ogóle. Nie, ale powiem wam, jest luks, naprawdę. Kolor mi się mega podoba. Jak będzie czas na wizualkę taką pełną, to wiem już na pewno, jakiego ralu użyć. 3002, powiem wam, no mega. Jeszcze kamera tego tak nie oddaje, ale no, kurde, ten kolor jest świetny. Ja mam wrażenie, że kamera go trochę przyciemnia. Tak jak 60, boże, 30 w rzeczywistości jest mniej żółta niż na kamerze, tak ta jest mniej czerwona niż w rzeczywistości. Ale nie, naprawdę piękny jest ten kolorek. I powiem wam, że nawet tu, jak patrzę tak z boku, nawet takie, kurde, prawie lusterko wyszło. Nie jest źle. Dobra, mniejsza o to, to nie spadnie, do góry nie poleci, jak to mówią. My, moi drodzy, mamy tutaj swoją robotę, czyli tą resztę maski. Musimy tutaj to ładnie przygotować. Mam nadzieję, że da się oscylacyjną. Mam ogólnie tutaj szyfierkę oscylacyjną przygotowaną. Papier 180 chyba? Nie wiem, czy w ogóle wodny nie jest, ale chyba nie. Tu mamy, wziąłem jakiś inny tym razem. No, tak to wygląda. Papier 180 tam się. Mówię, więcej się z tym na razie nie będziemy bawić, no bo tak jak mówię, ta maska w ogóle nie była w planach do malowania. A pomalać ją sprayem, trochę tam papierkiem ściernym opierniczyć, to tam żadna filozofia ani wyczyn, także nie jest źle. Natomiast ten pulpit pierwszy raz w życiu będzie pomalowany, to jest, moi drodzy, zaskoczenie. Ten pulpit raczej jak już pomalujemy, to wątpię, żebyśmy go zdejmowali. Ale to już kwestia przyszłości, musimy się wyrobić. Tam tata teraz dzisiaj akurat siatkę w ogródku robi. Cały czas działamy, jest po prostu taki zapierdziel, że no ciężko jest po prostu cokolwiek ręce wsadzić. Te malowanie, to też się dziwię, że on w ogóle powiedział, że no dobra, dobra, to już się tam psiknie się tym sprayem, jak już tak natrętnie jest to wszystko tam wypisywano, tą maskę. Natomiast no lecimy, tak? Dzisiaj tata tą siatkę składa, bo to jest teraz priorytet. Zaraz się bierze z powrotem za wozidło. No i tak działamy sobie. Ja mam nadzieję, że te żniwa nas w tym roku po prostu nie zaskoczą. Ale no jest okej. Tam jeszcze 30 gdzieś w tle było, widać, dzisiaj po paletę tata jechał. Także też kolejna jeszcze robota. Trzeba będzie osiedlowego pomocnika, że tak powiem, poprosić. Takiego, wiecie, druida, co to za magiczny napój, potrafi zrobić wiele rzeczy. Żeby wziął, pociął jeszcze te drzewo, też trzeba tam te palety pociąć i też będzie później do rozpałki. Dobra, jakoś przymocuję tą kierownicę, no to na pewno kierownica jest. Przymocuję gdzieś tutaj tą kamerkę, o, jest mocowanko na magnesiku. No i co, lecimy, timelapsik jakiś, no właśnie, na suficie przecież można. Lecimy jakoś timelapsika, weźmiemy ją dzisiaj, zmatujemy, do wieczora spokojnie wyschnie, będzie można montować, będzie można składać i ciągnik już w przyszłym tygodniu będzie prawie że gotowy. Nie wyszło co do błotników przednich, mamy materiał, nie mamy niestety krawędziarki, pożyczyliśmy znajomemu, nie przywiózł jeszcze dzisiaj, nie wiem czy w ogóle przywiezie. Na razie jest mu potrzebniejsza, bardziej potrzebna niż nam. Czyli jak przyjedzie krawędziarka, będziemy robili rynny na tym budynku i od razu się dogina ładnie blachę, która będzie na przednie błotniki, bo mamy szersze koła, więc muszą być szersze błotniki, też będą robione oczywiście samodzielnie. I później też właśnie planujemy zrobić błotniki te tylne, też zrobić takie trochę kanciaste, coś jak w naglaku można powiedzieć. Też samodzielnie, z trójki blachy, a nie z jakiegoś tam byle gówna na sztukę. Powiem wam, jest tragedia. Nowa maska, byłem ostatnio w sklepie, 650 zł kosztuje. Dobrze ją kciukiem przydusicie, to ona się cała wygina. Bo ta maska, zobaczcie, nie, chyba nie jest szpachlowana. Tu macie akurat przy zagięciu. No ona nawet, tu widzicie, jak chcecie to wygiąć, ona jest tak przetłoczona, tak fajnie zrobiona, że to naprawdę się fajnie trzyma. I to jeszcze się kupy trzyma i to ma naprawdę rację bytu. Natomiast te nowe maski, no nie wiem, to jest jakaś stal gwoździowa, nie mam pojęcia co to jest. No ale jest takie miękkie, takie to jest po prostu delikatne. My jak żeśmy Dawida maskę do 30 przewozili, to ona już w transporcie, wsadzając ją do auta, już gdzieś jakieś pogięcia miała.
Nas gdzieś zgrzewana w ogóle bokami, te zgrzewy też brzydko wyglądają. No, tragedia, powiem wam, no nie wygląda to ładnie. Maskę to bym chciał znaleźć jakąś fabryczną, znaleźć gdzieś od kogoś, odkupić, ale w ładnym stanie, taka wiecie, port zawiała, ale nie poobijana i by się ją naprawdę wypiaskowało, zrobiło się ją elegancko i w ogóle, bo ta nasza już jest naprawdę zbyt zniszczona, a maskę robić własną to też to już w ogóle nie będzie wyglądać jak 60, błotniki tam pół biedy, ale no maska musi być 60-kowa, także to trzeba będzie gdzieś dorwać naprawdę coś w fajnym stanie i zrobić. Jeszcze patrzę, oczywiście grill jest też niepomalowany, trzeba będzie się za niego wziąć, ale to już też temat na razie na pożniwach, bo czas goni, ciągnik musi być gotowy, musimy być w pełni przygotowani na żniwa, że wiecie, telefon od kombajnisty, halo, jadę do ciebie, powiedzmy, bo w tym roku jest problem z kombajnem ogólnie, bo nasz kombajnista od kilku lat, który jeździł, miał tylko i wyłącznie kombajn, jeździł tylko na usługi, od tego roku już zrezygnował, sprzedaje klasa, tego z zeszłym roku co widzieliście, 450 Lexiona. No i będziemy musieli korzystać z pomocy rodzinki i sąsiada, czyli klas Mercator i ten drugi, nawet nie pamiętam jaki, ten, który się w 2018 roku, 17 roku, któreś tam żniwa, co były mokre, co on tak siadł, co go wyciągał John Deere, to ten klas będzie u nas kosił, no i ten mały Mercator będzie też kosił, także po prostu kto będzie gdzieś w pobliżu, będzie swoje pole kosił, to od razu zajedzie do nas i jakoś tak dwóch kombajnistów nam ogarną tutaj te pola i trzeba będzie po prostu korzystać, że tak powiem, z łaski i chwili wolnej kombajnisty, także wiecie, siedzicie, telefon, halo, jestem w okolicy, jazda, już ciągnik po prostu z przyczepą podczepiony i tylko lecimy na pole, tak to będzie wyglądało w tym roku, więc no tutaj trzeba być po prostu gotowym, tak, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy kombajnista zadzwoni, kiedy będzie miał czas, żeby skosić, a skosić trzeba. No i moi drodzy, pierwsza warsztewka za nami, podoba mi się, tu oczywiście bardzo mocno prześwituje, ale to jest związane z tym, że tu jest zmiana koloru tak naprawdę z pomarańczowego na czerwień, także nie jest źle, no ale ogólnie powiem wam, że fajnie, naprawdę ten ciągnik zaczyna nabierać koloru, tak jak to w sumie zacytowałem praktycznie komentarz, no a reszta wam powiem, że no zobaczymy no. Tu muszę jeszcze wziąć się za mycie, także można w sumie maker rozłożyć i go tu wyczyścić, ten cały tutaj panel. To trzeba zdjąć, a to trzeba wyczyścić. Dobra, do roboty. Dobra moi drodzy, to życie, muzyczka gra, tatuś sobie działa. Jest godzina, już widzicie, 20:32. Ja już zawiozłem mamę na spotkanie. Teraz jestem tutaj jeszcze, wszedłem tylko po kamerkę, bo je zapomniałem. Możecie zobaczyć, maska no, wygląda w ten sposób. Jak to powiedzieliście, świeci się jak psu jajca. Tu wam powiem prawie, że lusterko wyszło, naprawdę ładnie. Pulpicik też jest pomalowany, także jest naprawdę fajnie. Z zewnątrz, ja tego nie ukrywam, ja to naprawdę wiecie. Mógłbym zrobić filmik pokazując wam efekt końcowy i by było i w ogóle. No ale jak pokazuję, że malowane było sprayem, to w zasadzie co to zmienia? I tak prawda zawsze wyjdzie na jaw, po co ludzi oszukiwać. Natomiast to do maski, no to jest domalowane.
Maska sobie tu stoi, pokrywa leży tam. Wymyłem jeszcze dzisiaj cały ciągnik. Tu możecie zobaczyć, fajnie to wygląda. Zbiornik przede wszystkim wymyłem, cały czarny tutaj był, bo to wiecie, zawsze gdzieś paliwo zleci, kurz obsiądzie. Aż normalnie zobaczcie, tu farba zaczęła schodzić. Za mocną chemię mam niestety. No i zobaczcie tutaj też, moi drodzy, wyczyściłem to, dobrałem się do filterka, dawno nie było tam zaglądane. Trzeba wymienić sito, trzeba wymienić o-ring, bo tu ciekło, tu kurczę powymieniałem, te śruby odkręciłem sobie. Na szczęście to można odkręcić i tuleja nie spada. Pojedynczo polecam to odkręcać, najpierw jedna śruba, później druga śruba. Tam dałem podkładki miedziane, bo trochę to też gdzieś zapocone było, nie wiem czemu. Ale chyba tak powinno być, popatrzyłem po katalogu, tam jest napisana. Tam były pokazane dwie podkładki, wydaje mi się, że to może być miedziana i sprężynowa. Jedna była pisana jako sprężynowa, druga jako podkładka. I nie wiem, czy to jest zwykła podkładka, czy podkładka miedziana. Ja dałem grube miedziane, żeby tam ewentualnie to jeszcze nie ciekło. No tu widzicie, elektryka sobie zwisa. Tu jest fajnie wymyte, wszystko ogarnięte. Zrobiło się czyściutko. Szybki umyłem, moi drodzy, w końcu widać. Zastanawiam się, czy tutaj się na nie weźmie i nie wypoleruje, bo tu widzicie stara kiedyś wycieraczka była wiele większa, ta w ogóle nie działa, to też trzeba kiedyś w końcu podłączyć. Stara wycieraczka, tu widzicie, podrapała strasznie tą szybę, są te takie smugi kilka, może jak się wypoleruje, to to przejdzie, wszystko wyjdzie w trakcie. Natomiast no zobaczcie, no ciągnik wymyty. Chcę tu jeszcze przeanalizować, poobserwować, jak to mówią, jeździć, obserwować. O, pojeździmy, poobserwujemy, co się tutaj dalej z nim dzieje i będzie wiadomo, co tu jeszcze jest do uszczelnienia, bo wiem, że na pewno cały plecak chciałby zdjąć, ale tam jest kurde tyle roboty, tyle zabawy, tu lejowania, bawienia się, że to naprawdę worek pieniędzy i kurde kupa czasu. A tu teraz ładnie widać też, jak te botniki wyglądają, bo tam niektórzy mają wrażenie chyba, że one wyglądają świetnie. Tutaj pozdrawiam kolegę z okolic od Bizona. Mówi, że chciałbyś te botniki, zobacz, no tutaj są dziury, tu kiedyś była chyba nadpianka dana, tak samo tu. I tu też to nie wygląda za ciekawie, lewy błotnik jest kiepski, no tu też to pęknięcie, co on spadł. Prawa strona jest ładna, prawy błotnik można byłoby spokojnie ratować, tu chyba nawet nie wiem czego trzeba spawać. Tam mocowania na pewno tamte, jakieś wzmocnienie zrobić, ale no lewy widzicie, on się już trzyma na słowo honoru, można powiedzieć. Tam są zresztą blaszki dorwane, widzicie, taka gruba blacha jest z jednej, z drugiej strony dana, żeby on się trzymał w ogóle kupy, żeby nie odleciał. Tak samo tutaj widzicie, też podkładki są dane, żeby to jeszcze po prostu się trzymało. Tak to tu, moi drodzy, wygląda. Natomiast na ciągnik umyty nieźle, w środku się zrobiło czysto. Jeszcze się zastanawiam, ja w tygodniu chyba jeszcze rozkręcimy, wyjmiemy te zegary i zrobimy całkowicie ten pulpit. To by się przydał też ładnie wyczyścić, może wypiaskować nawet. Zobaczymy, jak to wygląda. Ten pulpit by się też przydał w końcu zrobić ładny. Jak już jesteśmy tak daleko, to pewnie jego zrobimy. Jeszcze powiedzmy mamy troszeczkę czasu, aż tak nie ma takiego urwania. Części dojdą dopiero w poniedziałek, tu pewne chyba. Jeszcze wskaźnik zamówiłem właśnie temperatury oleju, także go też trzeba będzie tutaj zamontować. No i powiem wam, że jeszcze w poniedziałek, tak powiedzmy do środy, można go spokojnie składać. Z tego co pytałem tatę, to już mamy coś gotowe. Jakieś zboże można było prawie że wjeżdżać kosić, więc nieźle. Więc ciągnik będzie już prawie że gotowy, bo powiem wam, tu jeszcze naprawdę sporo pomysłów. Nie pamiętam, co ja ostatnio tutaj wam gadałem, bo widziałem, że praktycznie dwa filmiki miały wstęp 10-minutowy, który się powtórzył. Mówiłem to co mnie to samo, o tym samym, tylko troszeczkę inaczej. I ogólnie w planach to jest, moi drodzy, przeróbka tego ciągnika. Tak jak mówiłem, widzi nam się po prostu poszerzenie kabiny, bo powiem wam, jest niewygodne, bo wiecie, siedzicie tutaj, chcecie zobaczyć coś bliżej ciągnika, to wam przeszkadza kabina, bo wiecie, wsadzicie nos w szybę, dalej tu nie widzicie. Jakby słupki były do końca tutaj, jakby błotniki były nieco szersze, w razie jakby było jeszcze szersze gumienie, czyli powiedzmy tu jeszcze z 5 cm dalej, one by tu się pokrywały nam z kołem i szyba byłaby mniej więcej tutaj na końcu. Czyli zobaczcie, tu jeszcze sporo, trzeba było o szerokość całego błotnika poszerzyć tą kabinę. No to zawsze wsadzicie tutaj nosa i widzicie, co jest na dole. A tak widzicie, macie tutaj po prostu oczy przed szybą i widzicie błotnik. A jak jest zakryte całość, to widzicie jeszcze lepiej. Także tak, to, moi drodzy, takie o to tutaj w tym chodzi. Więc no, jak widzicie, no to będzie naprawdę kupa roboty, bo powiedzmy ta cała strona zostaje, to jest po prostu przedłużane. Szyba musi być wtedy no, do jakiegoś naglaka czy innej szerokiej kabiny. Te boczne wtedy zostają, trzeba zrobić wtedy cały nowy dach. No i wtedy też podłogę tu trzeba będzie jakoś skombinować, żeby to było też jakoś tutaj ładnie ułożone. Więc zabawy jest sporo, naprawdę byłoby sporo. Trzeba by zobaczyć po prostu wtedy, jak to wszystko będzie się chciało zachowywać. No bo jakby, no nie oszukujmy się, no taka przeróbka to jest bardzo dużo grzebaniny, także
No jak kto się w to bawił, ten wie, że to nie jest robota na 5 minut, dlatego się za to nie zabieramy. No to mówię, no jak się zdejmie błotniki, to tu można wtedy patrzeć, kombinować, się bawić, no. Tutaj dookoła jest trochę tego miejsca, tu jakoś można to na wprost wyprowadzić do zwolnic. Coś można pomyśleć zawsze nad taką kabiną. Nawet ta kabina wtedy mogłaby być tutaj, na równo z tym. Tutaj tak jest sterowanie, moi drodzy, tego płaskownika, to jakoś się zawsze zrobić, czy na hydraulikę przerobić, no nie wiem. Im więcej będzie czasu wolnego, im lepsze będą plony, tym więcej kasy na ciągnik, tym więcej czasu na ciągnik. Jak będzie pogoda normalna, to wiecie, wtedy naprawdę można usiąść, rozbierać, bawić się, grzebać, bo nie gonią was terminy. A w tym przypadku co? Nie ma pogody, siedzisz, czekasz i tak, nie rozbierzesz ciągnika, bo nie wiesz, czy jutro nie popada, czy za tydzień nie popada. A tak to co? Rozbieracie ciągnik, okazuje się, że nagle opady przyszły, że można wjechać w pola, wy macie ciągnik rozebrany i nie wiedziecie nawet w pole robić, a później znowu przyjdzie sucho i na przykład już przeoczyliście terminy. No, niestety, pogoda dyktuje warunki. Taka jest sytuacja, tak to wygląda. Ja lecę dosiadać do montażu w tego filmiku, bo powiem wam, i tak czekam dzisiaj, jeszcze muszę mamę później odebrać. Także dzisiaj siedzę, będę miał okazję ogarnąć sprawy tam na kanale wszystkie, popatrzeć tam, czy wszystko się zgadza, te ekrany końcowe, uzupełnić jakieś tam ewentualne rzeczy, podpisywać wam na komentarze, bo też wam powiem, powiadomienia niestety nie dochodzą, to jest najgłupsze. Na YouTubie się dzieje jakiś problem, że nieraz na przykład wchodzę przez komputer w komentarze i się okazuje, że nie dostałem powiadomienia na aplikacji, dwóch aplikacjach w zasadzie, które są na telefonie i na YouTubie i YouTubie Studio, nie dostaję takich w ogóle rzeczy. Trzeba gdzieś po prostu grzebać, szperać, szukać tych komentarzy, żeby wiedzieć, że ktoś coś napisał. Stare filmiki też w ogóle są chyba totalnie olewane albo po prostu nikt ich nie komentuje. Także dziwna jest ta sytuacja. Co ja wam mogę powiedzieć? Pomalowana maska jest na razie. No. Może się ktoś czepiać, że sprayem, że nie sprayem. Taka sytuacja, no. To jest ciągnik, który wiadomo, że zostanie podrapany, pobijany. Maska jest krzywa, także no ta maska po prostu. Malować maskę, która jest warta 50 zł i może iść na złom, farbami, które są warte kilkaset złotych, no to tak trochę się nie opyla generalnie. Gdyby tu była, moi drodzy, nowa maska, no to wiadomo. Nowa maska, jeżeli zostanie zakupiona, to będzie wtedy poważnie zrobiona, zostanie wtedy zjechana do zera, bo ten podkład, który jest, to jest taki podkład nie nadający się zbytnio do malowania. Jeszcze zależy od producenta, czasami są naprawdę jakieś solidne. Najczęściej są podkłady, które są tylko po to, żeby w transporcie to nie zardzewiało. No i wtedy wiecie, nowa maska prosta, można spokojnie szwierką selekcyjną wszystko ładnie przelecieć. I wtedy lecimy, później lecimy wodnymi papierami, lecimy ją wtedy naprawdę na błysk, gdzieś na 2000 gradacje papier wodny. Dla mnie to nie problem, ja lubię taką robotę. Natomiast no, do takiej roboty trzeba mieć co malować. Bo no to zobaczcie, no ta maska ma tyle krzywizn, tyle tutaj wiecie, nierówności, wypukłości, że po prostu matowanie jej to jest po prostu istny maraton denerwowania się, żeby tak grzecznie mówiąc, wiecie po prostu jakie to słowo powinno być użyte, ale niestety za takie rzeczy jest demonetyzacja, także trzeba się pilnować z językiem między innymi. No i wiecie, no ciężko jest po prostu taką maskę jakkolwiek robić, bo krzywizny krzywiznami, a takie właśnie minimalne krzywizny to najgorzej się prostuje, bo odkształcona stal już tak nie wróci do swojego pierwotnego kształtu, szczególnie ten, bo wam powiem, tutaj idzie takie jedno duże, o tu zgięcie, tu jest drugie zgięcie, o to wszystko gdzieś ucieka, także naprawdę ta maska, spray to jest naprawdę wszystko, co można na niej dać, bo no nie jest warta po prostu inwestycja w jakieś tam lakiery na taką maskę, która jest w bardzo kiepskim stanie. Ale zobaczymy, no po prostu, co przyniesie ten sezon, to będzie po prostu wiadome. Podlewasz to podlewaj. Ja już na dzisiaj mam koniec. Przyszedłem tylko pogadać, wziąć kamerkę. No, to jak to tutaj wygląda? A chodź jeszcze się wyspowiadaj tutaj. Jak mówiłeś? Jak ze zbożem, co jest do koszenia? Jęczmień można kosić. Jęczmień o zimę, tak? Tak. No, a reszta? Reszta za 3 tygodnie. No, tak, ja tak mówiłem, tak 2 tygodnie jakby teraz powiedzmy było tak po 30. Ale przeżytość zielone w tym, bo wyłazły i trzeba czekać. To jest jęczmień czterorządowy, nie? No, czterorządowy, także no. Zobaczymy, bo ja tak patrzyłem w sumie jakby tak teraz powiedzmy było od poniedziałku po 25-30 stopni. 2 tygodnie by chyba moment wyspo. Trzeba czekać, żebym miał kombajn zrobić. A no tak, no jeszcze trzeba kombajnistę mieć, no to najważniejsza kwestia. No dobra, co by nie było, zobaczymy. Zboże będzie skoszone, oby sypało jak najwięcej. Oto się módlmy, za to trzymamy kciuki, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć.